Sasinko! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio. To jest już kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 4. Chyba sobie jeszcze przybliżę lekko mikrofon. Możecie mnie dobrze słyszeli. Już to jakaś rozmowa jest. Jakiejś lasce. A, to chyba ten sam koleś. Da, pamiętam. Ten sam koleś, który w poprzednim odcinku do mnie wydzwaniał. Ja sobie jeszcze włączę stoper, jeżeli można, bo się zapomniałem. No i ja bym od razu, wiecie co, pojechał samochodem, bo jakoś helikopterem mi się zbytnio nie chce latać. Chyba sobie jeszcze podgłośnię na gierkę. O, myślę, że będzie teraz doskonale. O ile mnie dobrze słyszycie, a myślę, że mnie dobrze słychać. Już robimy skręt. To będzie już pierwszy filmik z moim nowym mikrofonem, więc myślę, że mnie tutaj będzie już lepiej słychać i nie będzie żadnych szumów. Dobra, już jesteśmy tu na miejscu. Teraz tutaj jeszcze. No to było akurat tutaj wtedy. Okej, wysiadka i ja tutaj będę przerywał tą cutscenkę, bo już ona była w poprzednim odcinku. Teraz będziemy musieli jakoś odjechać stąd, tak wiecie, bez podejrzenia i wykrycia. Nie wiem, no nie wiem jak stąd wyjechać, powiem wam. Mam taki dylemat, tak się dygam. O, fuck. Dobra. Trzeba będzie policję zgubić. Tylko teraz będziemy rozsądniejsi i zgubimy ją. Kurde, walnąłem śmieci. Inteligentnie. Cholera, jeszcze mnie goni. Patrzcie, co to za dranie. Dobra, tu myślę, że już przestaną mnie gonić. Gdzieś na tym horyzoncie. Okej. Tu już chyba... Tak, tu już przestali. Doskonale. I teraz trzeba utopić samochód. Pojadę sobie w swoją stronę. W dupie mam GPS-a. Kurde, ale nie no, przerąbana misja. Ale 5 patyków dostanę. Wedle obietnicy jego. Tu jeszcze nie ma gliny. Myślę, że tutaj nie będą zajeżdżać. Kurde, ale strach jest, naprawdę. Okej, mamy go. Dobra. Fuck. Ja zaraz to zrobię. O kurde. Się udało? Yeah! I mamy 5 patyków. Teraz trzeba będzie stąd jakoś nie wiem, wyskoczyć. O, pięknie. Się udało. Pięknie. I got rid of that body for you. You should be clean. Now all you need to worry about is your conscience. The whore! She brought this on herself. Practically yeah. Stabbed herself by letting him kill her. Thanks. Czyli popełniła samobójstwo, mówiąc wprost. Dobra, my się tu wespniemy. Trzeba będzie sobie skombinować jakiś pojazd. Bo no, piechotą to ja nie będę raczej tutaj zajeżdżał. Ale mokro. Strasznie mokro jest. Dobra, o, mamy pojazd. Ty idioto. Za to biorę twój pojazd. Won mi z tego pojazdu, którym mnie zajechałeś. Dziękuję. A, dogonisz mnie, ciekawe.
Dobra, to gdzie możemy pojechać? Szczerze, to mamy bliżej do PM-a, czyli do Patryka McGrerego. Więc może. O, Kate dzwoni. Nico, hi, it's Katie, Patrick's sister. Hey, what's up? I was just wondering if you wanted to do something sometime. I don't normally like the hood to hang out with my brothers, but you seem different. Maybe I am different. Come pick me up. I'm free now. O, tak, umówimy Sure, I'll się. be there in the next hour. I'll see you then, Kate. See A you, dobra, Nico. zrobimy taką małą odmianę i spotkamy się przed godziną 10, mamy godzinę 9, dobra. To tam jedziemy. Czemu nie? Możemy się spotkać, tylko sprawdzę, czy dobrze jadę. W ogóle, gdzie jest to serducho, do którego mamy jechać? Czekaj, powiększę sobie mapę. Serducho. Dobra, jedziemy tak jak jedziemy. Najwyżej potem jakoś zawrócę. No i sobie pojedziemy na randkę, kurde. Co nam to szkodzi? Z Michelle już nie jesteśmy. Czego ona, jej tam się już nazywa? Nie wiem. Pieprzy mnie o żona, ta cała zdradliwa Michelle. O! A w sumie nie, czekaj, może zakręcę jednak, żeby jakoś to było fajnie. O, dzięki. O to mi chodziło tylko. I teraz wystarczy, że dojedziemy do niej i po prostu zaczniemy randkę. Kurde, źle musiałem pojechać, jak zwykle. Jak zwykle. O kurde, jak ja jadę. Ja w kółko się kręcę. Wow, gliny by mnie o mało nie zauważyły. Cholera. Dobra, jedziemy po to serducho w końcu. O, maska mi jeszcze nie odpadła. Całe szczęście. Bo by było naprawdę źle. Ale żem zahamował. To jeszcze dupnąłem w siatkę. O, przepraszam. Najmocniej przepraszam. Nie chciałem. Nie ma to jak normalnie niszczyć czyjeś pojazdy bez niczyjej zgody. To gdzie w ogóle to jest? Aha, to ja to muszę jeszcze przejechać mostem. Świetnie, wybornie, normalnie. Znajdź mi taki most, kurczę. O, dobra, już. Już nie ma o co marudzić, bo już wiemy, gdzie jechać. Dobra. Dobra, w dupie to mam, jak jadę. Jedziemy, jak już trzeba. A maska mi nie podpadnie. Bardzo fajnie. Podoba mi się to. Jedziemy już tam. Okej. O! Ach! Niewygodnie, żebym wjechał. Dawać mi miejsce na wjazd. Aha! Jestem pierwszy! Hi. Dobra, masz pan gotówkę. I wpuszczaj mnie. Dobra, jedziemy. No i teraz to jesteśmy naprawdę bogaci. Chociaż tak w miarę przynajmniej. Żeby móc, nie wiem, przejechać z innej strony miasta na drugą, to żaden problem właściwie. Dobra, zajedziemy za chwilę i będziemy robić misję. Randkową misję. Z kolejną się umawiamy. Czemu nie? Dobra, może tak jakbyśmy mogli zahamować. Kurde. Tak szybko jechałem, że normalnie nie mogłem zahamować. Dobrze. O, jest. Już niedaleko do niej mamy. Za chwilę będziemy na miejscu. Sprinter.
Wow. Jedziemy, jedziemy. Nie, serio. Oż kurde, no. No wystawiła mnie, no. Hey, Kate. So listen, you want to hang out at all? I've only just finished our last date. Another time. No problem. O jest. No to żeśmy zawalili. Kurde, no to moja wina, no. Ale trudno, innym razem. Przepraszam. A teraz, no to jest, skoro jesteśmy już niedaleko Patryka, to możemy tam jechać. Co za problem. Okej, okay. Trójlistna koniczyna. A ten znów coś wącha. There he is, Niko Bellic. Niko Bellic. These are my two brothers. Well, two of my brothers, the two that count. Derek and Gerald. Oh, yo. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle, sort of like you, I'd imagine. And Jerry, Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes, yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister. Mm-hmm. That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you in Brett Halfwit? To make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. Generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married three times already and still won't admit he likes men. Ah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Jaki wysoki. Nothing personal, but don't fuck with my family. I will fuck with yours. Jakie spojrzenia. A on ma to wyjebkę, no, go totalną. Jaka katcenka. Nie, świetnie, patrzę na czas. Alright, we're heading to the Southern Algonquin branch of the Bank of Liberty. Nico, you're the designated driver. No, mamy czteroosobowy, trochę uszkodzony, ale jest czteroosobowy, osobowy. Let's do this. Did it. Koleś się zbugował. No chłopie, wsiadasz czy nie? Jaki idiota. Dobra, do banku. Nie, to jest właśnie chyba to. To czego chyba najmniej. Nie, jeżeli ja to teraz dawalę, to ja nie wiem co sobie zrobię. Well, Nico and Derek kurde, serio, teraz napad na bank. You put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosives. 250,000 dostanę. To get through anything they throw at us. PE4? I never heard of that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up over there. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any vault door without incinerating whatever's inside. Mm. Not gonna leave much residue on the notes either, so they should be washable. Oh, they're going to be washable, all right. Can't wait to see what sort of kick C4 residue is gonna give me when I snort up a line of chop through one of them notes. Dobra, jedziemy, panowie. Jeżeli nam się to nie uda, to w następnym odcinku spróbujemy. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. You know nothing about sorry, babko. Nie chciałem cię rozjechać. Expression is hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. I'm surprised you ain't got three eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. Alright, alright. Do we all know what we're doing? Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. Pięknie. All makes sense to me. Już się robi. Epicko. Dobrze mnie zrobić tak. Nie, bo tak sprawdzam. Czasami. Dup!
O, sorry. O kurde, jakie lagi. Trzeba będzie pojazd naprawić albo wyczyścić. Ostro. Za chwilę trzeba będzie zahamować. O kurde, jaka prędkość! Normalnie jak w Grand Prix! O kurde. Ale tak szybko, że jechał, że aż dojechałem. To jest ten bank. Ja się już dygam. Kurde. Oj, boję się teraz tej misji. I to wielce. Przewielce się boję tej misji. None of you fucking fucks move! Get on the floor! None of you is gonna get a medal for playing hero. All you's gonna get is a bullet to the heart. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe. Oh, kurde. Open the door. Open the door. Open the door. Open the fucking door. Okay. Okay. Wait a minute. I got it. Dzięki. O kurde, jaka akcja. Get on the floor! Now! But sir! You too! Okay, okay! O kurde. Jaka akcja, jakie emocje! Aż mi się wierzyć nie chce. I'm a gun club member. I'm gonna take these rookies downtown. Are you with me? Hey, what's your name? Co? Luis. But this ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea. Because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. Mm. O kurde, już się boimy. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Yep. Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! Oh, kurde. We can't do nothing. Fuck with us! Dobrze! Dobrze! Nie! Michaela zabij! O, w mordę! Ja pierdę! Jaka przerąbana sprawa z tą kasą. Dajcie spokój. Dobra, już, już, już. Dobra, idziemy po ten hajs. Ja pierdolę. 5 gwiazdek. Nie wierzę. Dobra, po kasę. Jezu, ja się już cały dygam tej misji. Mówię wam. No chcę kałacha, no. O kurde, tu jest ta gruba kapucha. O, w mordy, na trzech torbach. Jest. Dobra, trzeba będzie spieprzać. Już się boję tej misji, ale wierzę, że się uda. Nie! Gliny. I to ile glin. Jap. O, w mordy. O kurde. Nie, nie. Ile tej gliny jest? Nie. O, w mordę. Ja się już boję cały. Dygam, dygam, już dygam ze strachu. Zaraz nastram chyba. Wspieprzać, nie jestem otoczony. Dobra. Oh yeah! Dobra. Clear the area, Nico.
Kurde, trzeba oczyścić teren. Zaraz to zrobimy. Kurde, nie chcę tego zawalić. Nie chcę tego zawalić. Tak. Szybciej, szybciej! Do diaska. Kurde. Nie! Nie chcę, żeby mnie zbijali. Dobra. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy. A! Cholera. Ja mam już mało HP. Jakaś apteczka czy coś, cokolwiek, no. Please. Ja muszę to przeżyć. Jest apteczka. Ja już myślałem, że no nie przeżyję tego. Dobra, przejdzie jakaś apteczka i szansa na to, że mogę to przeżyć jeszcze. Dobra, jeszcze jeden gliniarz. Dobra. Okej, dobrze. Jezu, jaka wojna! Są emocje. I to tak duże, że aż sobie tego nie wyobrażam. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Szarża! Skacz, skacz. Yes. Jaki mordor. Ja... O kurde, jeszcze Helka. Yes. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, i jedziemy, idziemy, idziemy, idziemy za nimi. Jezu, ja... Nie, to to już... Walcie się! Grubasy. Jeszcze coś? Dobra. Ej, nie wyroluj mnie teraz, myszko. Teraz musisz mi być potrzebna. Jaki mordor! Aż się boję. Dobra, poszło. Poszło. Tu idą następni. Nawalać w nich, ludzie. Kurde, jaka wojna, jaka sieczka. Jeszcze jeden. Dobra.
Yes. Co tu się do diabła dzieje? Dobra. Tu jeszcze samotka. O kurde, tam walają, tam. Cholera. Tam są. Dobra, padło. Padło, dobra. Ty, tu jeszcze idą, jakie cwaniaki. Chwileczkę, muszę iść na górę. Nie mogę się dać po prostu zabić. Jeszcze się przeciwstawiają. Kurde. Ja bym sobie... O. Dobra. Macie gnoje! Żryjcie to! Cholera, ale obrywam. Yes. Kurde, nie, nie. To już jest koszmarne. Jakaś apteczka by mi się znalazła. Nie! Uciekamy. Dobra, uciekamy panowie. Fuck! Yes! Lepiej będę biegł po środku. Yes! Tutaj. Ja pierdolę. Nie. Ja nie mogę. Nie, tylko żebym się nie zdziwił, że to będzie glina. No i co? Dalej? Aha, jeszcze. Kurde. Przerażająca misja. Co? Ciekawe, jak nas wykryli. Dobra, czteroosobowy samochód. Spieprzamy. Spierdylamy. Dobra, bierz to i jedziemy. Aha, papakiego jeszcze mam. Cholera. Szybciej! Paki, wsiadaj! Nie, nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć! Chodź tu już. Aha, jeszcze paki, chodź tu, paki! Paki, szybko. Bier to! Nie! 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 Wszystko poszło! Piste. Serio? Zrobię cięcie na chwilę. Okej, okay, właśnie teraz pieprzamy przed stadem gliniarzy. Teraz mi się udało, musiałem to powtarzać. Ale na szczęście tylko raz. Ja pierdolę. Co to za misja, ale taką kapuchę będę miał, że normalnie jaja zgrzytają. Wow. Dobra, uciekamy stąd, spieprzamy. Trzy gwiazdki, to już jest mniej, ale i tak jest niebezpieczeństwo duże. Ja pierdolę. Nie no, masakra, totalna masakra, powiem wam szczerze. Trzeba spieprzać im. A to inaczej będzie krucho. Dobra, teraz trzeba jechać ostrożnie. Żeby, wiecie, nie było aż tak źle. Ale założyli barykady. Słabiutko, panowie, słabiutko. Gówno nam zrobiliście.
No to teraz im spieprzymy bez problemu. I będzie gites. Taką o w mordę, o w mordę. Nie, 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 nie. Teraz to chyba sobie jaja robicie. Kurde! Puszczać mnie! Ty, Nido, czekaj. O, proszę, wyszło mi. Dobra, teraz trzeba uciekać. To bez gadania, bez gadania. Bez gadania trzeba uciekać. A normalnie nie, no to to jest jakaś chora... Ej, kolejna barykada. Dobra, uciekamy dalej. Kurde, pojazd nam się już rozdymia. Ja pierdolę. Super, no, zajebiście. Dobra, ja bym teraz poczekał. Glina by mnie już zostawiła w spokoju. Kurde, zbliżają się do mnie. To niedobrze. Ja bym to... Jest! Uciekliśmy, nie wierzę. Ja bym wymienił teraz pojazd, bo jest w takim stanie, że ja gówno wyjadę. Zmienimy pojazd? Czemu by nie? Dobra, wysiadamy, panowie. Czekajcie. Dobra. Kobieto, wysiadaj. Dobra. Jedź. Ja pier... Nie! Wsiadać, wsiadać, panowie, wsiadać, wsiadać. Ty też! Ciebie to też się do cholery tyczy, czekaj. Ja nie mogę, cośmy zrobili teraz. Wsiadaj, wsiadaj! Szybciej! Ja pierdolę, czekaj. O Boże, co to, to było głupie już. Dobra, wsiadaj, wbijaj! No wbijaj! A, to jest dwuosobowy. Nie przewidziałem tego. Dlatego wysiadka i bierzemy taksóweczkę. Taksóweczka, taksóweczka. Jedziemy stąd. Dobra. Kurde! O, masz. Tak ci powiem. Jezu, co ja narobiłem? Chciałem tylko zmienić pojazd. I nic więcej. A oni, kurde, tak. Dobrze. Zaraz im spieprzymy i tak, więc... Gówno nam zrobią. Odcinek będzie długi. Nie ma co. Ale przynajmniej będzie porządna misja z tego. Porządne zlecenie. Kurde, gonią, gonią. O, dobra, uciekliśmy już. Jest. Chciałem tylko zmienić pojazd, żebyśmy, kurde, nie biegli piechotą. Na tym mi tylko zależało najbardziej. A teraz trzeba teraz po prostu już tylko dojechać i wzbogacić się o 250 tysięcy dolarów. Jest. Ja cię kręcę. To była chyba jedna z najgorszych misji, jakie mogłem w życiu do cholery wykonywać. Dziękuję, Nico. You're a damn good man. I wasn't just driving you two. The money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. O cholera. Spadło mi mikro. Z tego wszystkiego mikro spadło. Działa mi dobrze. Oh yeah. 250 tysięcy kapuchy. Pięknie. Full exploration. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że wam się przeserdecznie spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jeśli ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie.